Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Cristiano Ronaldo może wrócić do Manchesteru United. Erling Haaland wkurzony po meczu Borussii Dortmund. Anglicy zachwyceni Jakubem Moderem. Znamy plany transferowe FC Barcelony oraz modelka, która złożyła nietypową obietnicę. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, aby ten film dotarł do jak największego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Latem zeszłego roku było głośno o transferze Jakuba Modera, który znalazł się na celowniku Brighton, podobnie jak Michał Karbownik, ale o nim nie dzisiaj. Polak miał spędzić rok na wypożyczeniu w Lechu Poznań, a następnie z końcem sezonu trafić do Anglii. Plany się jednak zmieniły, a 21-latek przyleciał na wyspy już w styczniu tego roku. Mimo że Moder znajduje się w Brighton od 2,5 miesiąca, to dopiero ostatniej soboty dostał szansę gry w pierwszej jedenastce. W meczu Premier League Brighton zmierzyło się z Newcastle United, z którym pewnie wygrali 3-0, a świetny występ zaliczył wspomniany Kuba. 21-latek miał 56 kontaktów z piłką i 30 na 38 celnych podań. Oddał 2 celne strzały i 1 niecelny. Na dodatek wygrał 8 z 15 pojedynków i 4 razy odbierał piłkę przeciwnikom. Zarówno angielskie media, jak i kibice byli zachwyceni grą Polaka, który wyglądał, jakby miał za sobą przynajmniej kilkanaście pełnowymiarowych spotkań w Premier League. Kibice wychwalali go na social mediach, natomiast znany w Anglii dziennik Sky Sport ocenił jego występ na mocną 8, w skali od 1 do 10. Komentator Canal Plus Sport Andrzej Twarowski tak po meczu wypowiedział się na temat Modera. Jakub wygląda, jakby nie grał pierwszy raz, a 41 mecz w podstawowym składzie Brighton w Premier League. Zresztą w kadrze było identycznie. Chłopak po prostu pasuje do dużej piłki. Piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z opinią dziennikarza i czy Moder zrobi w Premier League taką karierę jak Jan Bednarek i Mateusz Klich. W sobotę, jak to w każdy taki dzień, mieliśmy okazję obejrzeć kolejne ligowe starcia, w tym te, w których grają polscy reprezentanci. Ten weekend był jednak o tyle wyjątkowy, że w przyszłym już nie zobaczymy rozgrywek ligowych, bowiem będzie trwać zgrupowanie reprezentacji. W sobotę Borussia Dortmund na wyjeździe zmierzyła się z FC Köln, które walczy o utrzymanie. Mimo zdobycia 2 goli przez Erlinga Haalanda, mecz zakończył się remisem 2-2, a po ostatnim gwizdku kamery zarejestrowały Norwega, który był widocznie rozłoszczony ostatecznym wynikiem. Zobaczcie sami. Borussia po 26 kolejkach zajmuje dopiero 5 miejsce, a ich awans do Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. Nie ma więc co się dziwić 20-latkowi, który ma duże ambicje i chce walczyć o największe puchary, grając przeciwko najlepszym klubom. Wszystko wskazuje na to, że jego transfer w letnim okienku transferowym jest nieunikniony. Już wcześniej mówiłem o tym, że po tym sezonie Borussia będzie musiała sprzedać Jadona Sancho, aby uzupełnić dziurę w budżecie. A Haaland jest kolejnym, który może trafić na listę piłkarzy na sprzedaż. Zainteresowanych na pewno nie brakuje. Głośno mówi się o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt, ale i Manchesteru City. Anglicy będą mieli również większe szanse i to nie z powodu na budżet, a fakt, że Haaland za dziecka był fanem właśnie The Citizens, co może być kluczowe w jego pozyskaniu. Nie ma co jednak tak gdybać, ponieważ do otwarcia letniego okienka zostały jeszcze przeszło 3 miesiące. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do naszej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Do wygrania tym razem jest koszulka waszego ulubionego zespołu. Czyli jeżeli zajmiecie tam pierwsze miejsce, wybieracie sobie koszulkę swojej ulubionej drużyny i aplikacja ją wam wysyła. Świetna zabawa, a przy okazji możecie coś wygrać. Drugie, trzecie oraz czwarte miejsce także są nagradzane. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Ostatnimi dni miało dojść do spotkania między trenerem Barsy a nowym prezydentem. Panowie mieli rozmawiać na temat przyszłości klubu, jego odbudowy i możliwych transferów. W ostatnim materiale mówiłem o tym, że Hiszpanie mają pozbyć się Filipe Coutinho, który, lekko to ujmując, nie sprostał oczekiwaniom. To samo może czekać Ousmane Dembele, choć media tak głośno nie poruszają tego tematu. Ostatni, który może odciążyć budżet, będzie Leo Messi. Jego kontrakt wygasa z końcem aktualnego sezonu, a o nowej umowie, jak nie było słychać, tak nadal nie słyszymy. Mimo że pod względem sportowym będzie to duże osłabienie, to pod względem finansowym, a nawet przyszłościowym, będzie to dobry ruch. Leo inkasuje na Camp Nou gigantyczną pensję, a po jego odejściu klub znajdzie miejsce na nowe garze, a co za tym idzie, nowe wzmocnienia. I tu właśnie przechodzimy do meritum. Po obecnym sezonie na zasadzie wolnego transferu do Barsy ma trafić Eric Garcia z Manchesteru City. Oprócz tego na liście życzeń Kumana znajduje się David Alaba oraz Memphis Depay.
Jest na niej nawet sam Erling Haaland, choć ten transfer byłby bardzo ciężki do zrealizowania. Nawet gdyby Blaugrana miała wystarczająco funduszy, to podkreślmy, że Norweg jest również obserwowany przez Manchester City, Manchester United i Real Madrid. Barca ma jednak plan B w postaci Sergio Aguero, któremu również po aktualnym sezonie wygasa kontrakt. W komentarzach koniecznie napiszcie, jakich nowych zawodników widzielibyście w FC Barcelonie. Nie tylko przyszłość Erlinga Haalanda i Leo Messiego stoi pod dużym znakiem zapytania. Po kolejnym blamarzu Juventusu w Lidze Mistrzów wiele wskazuje na to, że po obecnym sezonie z Turynem może pożegnać się i Cristiano Ronaldo. Portugalczyk został sprowadzony przez mistrza Włoch w lipcu 2018 roku, aby pomóc Juve w końcu wygrać upragniony puchar Champions League. Rzeczywistość jest jednak taka, że po trzech próbach stara dama najwyżej awansowała do ćwierćfinałów i dokonali tego w sezonie 2018. Od tej pory musieli uznać wyższość rywala już na etapie 1/8. Dla Juventusu garza Cristiano jest zbyt obciążająca, tym bardziej w okresie pandemii, a z faktu, że 36-latek nie spisał się z postawionego mu celu, trzymanie go do końca umowy jest bezsensowne. Warto zaznaczyć, że kontrakt piłkarza z klubem jest ważny do połowy przyszłego roku, więc tego lata Juve będzie miało ostatnią szansę na zarobienie na CR7 w miarę dobrych pieniędzy. Jak już nieraz wspominałem, włoski klub wycenił Portugalczyka na 30 milionów euro, co wydaje się absurdalnie niską kwotą jak za tak wielkie nazwisko. Media mocno łączą Cristiano z PSG, ale znacznie bardziej realny wydaje się transfer do Manchester United, a właściwie powrót, ponieważ Ronaldo w latach 2003-2009 grał właśnie na Old Trafford. Cristiano pasuje do stylu gry, jaki preferuje Ole Gunnar Solskjaer. Druga rzecz to fakt, że w Czerwonych Diabłach gra wielu młodych zawodników, którym przydałby się znacznie bardziej doświadczony lider, a Portugalczyk bez dwóch zdań do takich właśnie się zalicza. Chcielibyście ponownie zobaczyć Cristiano Ronaldo w Manchester United? A może widzicie go w innych barwach? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. W piątek o godzinie 12 odbyło się losowanie par ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Nie zabraknie ciekawych spotkań, ponieważ już na etapie 1/4 zobaczymy dwumecz Bayernu Monachium z PSG, czy Liverpoolu z Realem Madryt. Nieciekawie, ale nadal kuszące do obejrzenia będą za to dwumecze Manchesteru City z Borussią Dortmund oraz FC Porto z Chelsea. I na tej ostatniej parze się na chwilę zatrzymamy. Kto regularnie ogląda filmy na moim kanale od pół roku, ten wie, że kiedyś pojawił się na nim bardzo ciekawy temat. Znana brazylijska modelka Jessica Lopez ogłosiła w czerwcu zeszłego roku, że jeśli Chelsea wygra Ligę Mistrzów, to ta weźmie udział w rozbieranej sesji zdjęciowej, którą udostępni wszystkim swoim fanom. 34-latka mieszkająca na co dzień w Anglii jest dużą fanką The Blues. Mimo to jej nietypowa oferta nie zmotywowała wystarczająco piłkarzy Chelsea, którzy w dwumeczu 1/8 Ligi Mistrzów przegrali z Bayernem Monachium aż 7-1. Obecnie Chelsea awansowała do ćwierćfinałów, gdzie teoretycznie zmierzą się z najsłabszą ekipą tej edycji Champions League. Przy założeniu, że Anglicy awansują do półfinałów, na ich drodze może stanąć Real Madryt bądź Liverpool. A nie ma co ukrywać, że z obecnych drużyn ćwierćfinałowych Chelsea nie jest nawet jednym z trzech faworytów do wygrania tych rozgrywek. Ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe, więc nie skreślajmy tak szybko Chelsea i ich wiernej fanki. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!